No, dzień dobry. No właśnie, będę. O! O, jasne. Właśnie chcę powiedzieć. Halo? To, cześć. Że po prostu. Ty, Jacek, możesz przyjechać do mnie po pracy? Słuchaj. Ja zacząłem. Bo ta ładowarka coś się pierniczyła. Pan. Nie ładuję coś, musisz zobaczyć. Co? No dobra, ja poczekam, ale przyjedź. No dobra, na razie. A właśnie kupiłem słoik. Co ci wszystko pada z tych z rąk? Ja nie wiem. Nie z rąk, nie. Tu słoiki stoją. Trzeba nie wynosić, wyrzucać. No dzisiaj lightweight. To puszczę, zostawię. Może i ten zostawię sobie. A te dwa wyrzucę. No, nagrałem wam filmy. No, krótkie. I po prostu. Sami zobaczcie, jak niektórzy po prostu, no wiadomo kto, ja nagrywałem przed swoim kanałem, ja nie jestem po prostu, żebyś ty na mój temat się wypowiadała, ja byłem na mieście, o, zupkę, o, tamtą kamerę, co nagrywałem na Sylwestra, to ułem, sprawdził cały to i ona działa. To dobrze, że kupiłem tą też. O! W Carrefourze. Ty wszystko chowasz do tamtego pokoju, a później szukasz. Tak samo jak będziesz szukał. Nie wiadomo, czy ty znajdziesz te dokumenty od tego samochodu. Znajdę. Tak. O, dwie butelki oleju kupił. Ja właśnie widziałem, zaglądałem, co tam się dzieje w tej lodówce. Po to ja tą lodówkę kupowałem. Ja nie wiem. Głupi byłem. Tak to właśnie jest. No. Zadzwonił jakiś chłopak. Powiedział, żebym ja się odczepił od Asi i żebym ja po prostu, że to powiedział, a to moja jest dziewczyna. To ogółem. Dobrze, a czemu ona wcześniej nie powiedziała, że ma chłopaka, a bzdury na mnie gadała? O, żebym, to ja wiem, dlaczego to się ogółem, tak się ogółem działo. Żebym ja kupił Leni pierścionek i tak by się ogółem stało, tak jak z tym hotelem. Zapłaciłem za hotel i po prostu się nie zjawiłem. Bardzo dobrze, że nie zjawiłem się, ponieważ przyjdzie czas, która
będzie naprawdę chciała w jakiś sposób zająć się ogółem swoim życiem, nie malować się, nie cycki powiększać, sztuczne, nie wiadomo co, wargi powiększać, całe to wszystko, no jak lalka. I na ten temat będziesz nagrywała, bo już ogółem jest zablokowany całkiem. Nie możesz do mnie żadnego SMS-a ani nic po prostu puścić. Jestem bardzo zadowolony z tego. No, przeprosiłem, a ty jaki wieczorem ty film nagrałaś wczoraj? No, to ty specjalnie dążyłaś do tego, żeby się kłócić. No i po prostu czas najwyższy, tak samo jak powiedziałem dla Moniki, że po prostu żegnaj i tobie też mówię żegnaj. Ta, kup pierścionek. No, chciałem no, przyjeść. Zapłać za wszystko, całe te, a później byś halo. Powiedziała, spierdalaj, kurwa, ja ci nie oddam tego pierścionka. Ale ogółem. Kogo? Wiesz pan co? Przepraszam bardzo. Nie, ja słyszę od pana. Ja mam pytanie jedno. Jedno pytanie mam do pana. Czy chcesz panu głupę dostać? Odpowiedz krótko. Przepraszam bardzo, ja jeszcze nie skończyłem panu. Proszę pana. Ale ty jak ja nagrywam, czemu ty odbierasz telefony te ogółem pierdolone twoje? Ja muszę wyłączać. Proszę pana. Precz kurwa z tymi ludźmi. Proszę